Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Wasz Dragon Thunder. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak rozpoznać, na jaki Battle Ranking mnie rzuciło. Zapraszam do oglądania. Tak więc tak, jak rozpoznać, na jaki Battle Ranking mnie rzuciło? Weźmy, tutaj macie taką piękną tabelkę, która jest bardzo łatwa do zapamiętania i porozmawiajmy na temat niej. Mamy dla przykładu pojazd. Nazwijmy go Delat Torn. Kosztuje nas 150 spawn pointów. Czyli rzuciło was na 5-0 albo niżej. Załóżmy jeszcze, że Delat Torn właśnie jest na tym battle rankingu 5-0. Kosztuje was 150 punktów. Czyli rzuciło was na 5-0 albo niżej. To jest najważniejsze. Jeżeli wasz pojazd kosztuje około 130 punktów, wiadomo, no to rzuciło was na to 5-3. Jeżeli wasz pojazd kosztuje 110 punktów, rzuciło was na to 5-7. I jeżeli na koniec wasz pojazd kosztuje 100 punktów, rzuciło was na to 6-0. Analogicznie. Weźmy dla przykładu, teraz wam wkleję Turms T. T72 Turms T. Battle Ranking 10-0. Kosztuje was 150 spawn pointów? Rzuciło was na 10-0 albo niżej. Jeżeli was Turms będzie kosztował około 130 punktów, będziecie grać na 10-3. Jeżeli Turms będzie kosztował 110 punktów, rzuciło was na 10-7. No i oczywiście koszt 100 punktów rzuciło was na 11-0. Tak więc widzicie, jest to zasada prosta do zapamiętania. Mam nadzieję, że ją zapamiętacie, bo naprawdę ułatwia bardzo podejście do bitwy. Wiecie, czy jesteście tym pojazdem, który ma tą przewagę, że jesteście lepsi? Czy też nie? Jak zagrać? Czy możecie zagrać odważniej, czy też nie? To jest bardzo ważna reguła do zapamiętania. Czyli 150 punktów rzuciło was na ten sam BR co wy, bądź niżej. Około 130 rzuciło was delikatnie wyżej. Jeżeli 110 punktów, no to tu już jest gorzej. Jeżeli 100 punktów, no to gracie na ten plus 1 względem waszego pojazdu. Tak samo, jeżeli macie pojazdy, nie wiem, z końcówką 3. Weźmy dla przykładu AMX-a 30 Super z ostatniego materiału. Kosztuje was 150 punktów, rzuciło was na 9-3 albo niżej. Około 130 punktów rzuciło was na 9-7. Jeżeli będzie was kosztował 110 punktów, rzuciło was na 10-0. Jeżeli będzie was kosztował 100 punktów, rzuciło was na 10-3. Prosta reguła moim zdaniem do zapamiętania i mam nadzieję, że wy również ją zapamiętacie, bo naprawdę nie wiem, nad czym tutaj dłużej można mówić. Rzuciłem wam kilka przykładów. Grafiki z Reddita dla pojazdu Delat Torn. Nie wiem, kto to tak nazwał. Może tak w wersji angielskiej jest ten STRV nazwany. Nie wiem, ale moim zdaniem to jest po prostu STRV. Turmsa oraz AMX-a 30. No i tak samo jest, mówię, analogicznie, jeżeli chodzi o pojazdy z końcówką 07, no to gracie pojazdem, nie wiem co jest na końcówka 7, Boże drogi, szybko z pamięci, VBC, ten Francuzik, ten lekki pojazd, 9-7. 150 punktów rzuciło was na ten 9-7 albo niżej. Około 130 rzuciło was na 10-0. 110 rzuciło was na 10-3, natomiast 100 rzuciło was na 10-7. Jeżeli chodzi o niszczyciele oraz działa przeciwlotnicze, to ich koszta są niższe. Natomiast tak samo również się odnoszą do tabelki. Tak więc mówię, patrzcie na to, ile punktów kosztuje was czołg średni, czołg lekki, czołg ciężki. Bo to jest wasz wyznacznik, na jaki battle ranking was rzuciło. To by było na tyle.
krótki materiał, no ale więcej nie można o tym mówić, no jest to proste. Tak więc widzimy się w następnych materiałach na tym kanale. Zbliża się nowy rok, 2024. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czego byście sobie nie wymarzyli. I tyle. Widzimy się, hej.